finansowej na lata 2019-2028 oraz do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019, gdyż one, tak mówię, jak mówiłam wcześniej, one w sumie równoległe są, takie same zmiany w obu uchwałach. Chciałam powiedzieć, że w budżecie gminy na 2019 rok zmieniamy wysokość dochodów o kwotę 6634,44. Zwiększamy budżet oraz zmniejszamy budżet o 16870,81. A dochody budżetu gminy na wydatki, przepraszam, na 2019 rok zwiększamy o kwotę 526,121,52. Zmniejszamy o kwotę 16870,81 groszy. Przychody budżetu zmniejszamy w paragrafie 952 mówiącym o zaciąganych kredytach o kwotę 500 tysięcy oraz zwiększamy wolne środki o kwotę 1 019 482 zł i 8 groszy. Budżet zmieniony został na podstawie podpisanych aneksów do umów dotyczących dróg z PROW-u. Są to drogi w Pobłociu i w Lewinie. Następnie otrzymaliśmy odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Pismem Wojewody Pomorskiego w sprawie zwiększenia planu dotacji zwiększyliśmy budżet na kartę dużej rodziny oraz podpisałyśmy z panią wójt umowę już taką ostateczną na dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odnośnie żłobka. I na podstawie tych pism w dziale 600 zmniejszamy budżet o kwotę 1819. W dziale 855 rodzina o kwotę 15051 zmniejszamy budżet. Zwiększamy w dziale 855 o 645 zł z tytułu dotacji i zwiększamy o kwotę 924,78 z tytułu odszkodowania. No i o 3176 zwiększamy budżet w wyniku podpisania tej umowy. Mówiłam o przychodach, że zwiększamy wolne środki o kwotę 1 019 482 zł. Te wolne środki zostały przeznaczone na, gdyby znika z naszego budżetu projektowane przychody w formie pożyczki zaciągniętego kredytu oraz zwiększamy wydatki na o kwotę 16 149,18 zł na kontynuację projektu Ja w Internecie. Są to oszczędności z roku poprzedniego. Na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska zwiększamy o 5866. Są to też środki niewydane w poprzednich latach. Zwiększamy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Oświacie o kwotę 6335,47 groszy. Jest to fundusz skorygowany za rok poprzedni. A na inwestycje związane z realizacją projektu tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy, czyli chodzi o to przedszkole, o 365 tysięcy zwiększamy. Zwiększamy inwestycje na zakup autoklawu oraz oprawy gabinetowej do gabinetu stomatologicznego w linii w wysokości 22 tysięcy. Oraz pozostałe środki z wolnych środków w wysokości 104,131,43 przeznaczamy na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dziękuję. Ktoś jakieś pytania? To proszę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do omawianego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały, proszę wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
uchwałę podjęto jednogłośnie, 14 głosami za. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Poproszę zastępcę o odczytanie. Uchwała nr 43 Rady Gminy Lina z dnia 25 lutego 2019 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Dziękuję. O zmianach pani skarbnik przed chwilą już powiedziała. Czy jest potrzeba dyskusji w tym punkcie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały, proszę wcisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwałę podjęto jednogłośnie, 14 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszej sesji. Poproszę o odczytanie kolejnego projektu uchwały. Uchwała numer Rady Gminy Linia nr 45 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na obszarze gminy Linia. Dziękuję. Poproszę panią wójt o krótkie sprawozdanie streszczenie tej uchwały. Projekt tej uchwały dotyczy uporządkowania takiego merytorycznego i formalnego wszystkich opłat, czyli dotychczas w poszczególnych uchwałach, na przykład dotyczące ustalenia wysokości podatków, czy opłaty za gospodarowanie odpadami, czy za podatki właśnie od nieruchomości rolne, leśne. One były w tych uchwałach, było zapewnione inkaso 9% dla sołtysów, którzy zbierają te opłaty. W tej chwili wypadła, można powiedzieć, nam opłata za pobór wody, ponieważ już gmina i rada nie ustala tych stawek, one są konsultowane z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i jakby nie mamy w tej chwili odnośnie tej opłaty żadnego zapisu, na podstawie którego moglibyśmy właśnie to inkaso wypłacać. Postanowiliśmy przy tej okazji zebrać właśnie te wszystkie inkasa za te opłaty, tak jak macie Państwo w paragrafie pierwszym projektu uchwały, i też tracą moc właśnie te uchwały, które dotyczyły podatków, opłaty gospodarowania odpadami, i ona teraz, to inkaso z tych wszystkich opłat, znajduje się w jednej uchwale, który jest tutaj właśnie Państwu przedstawiony jako projekt. Dziękuję. Czy jest potrzeba dyskusji w tym punkcie? Sołtysi nie mają uwag, widzę. 9% zostaje, tak? Tak, tak. To jest tylko uporządkowanie, tak jak było, po prostu porządkuj. Porządkujemy właśnie to, żeby to było w jednym akcie prawnym, a dotychczas było to w różnych uchwałach, zapisy odnośnie pobierania inkasa i wysokości inkasa. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały, proszę wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę podjęto jednogłośnie, 14 głosami za. Przechodzimy do kolejnego punktu uchwały. Poproszę radnego o odczytanie. Uchwała nr 44 Rady Gminy Linia z dnia 25 lutego 2006, przepraszam, dziękuję za przedstawienie. Nr 46, tak, w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Dziękuję. Poproszę panią burmistrz. Dyskutowaliśmy też na komisji gospodarczej na ten temat. Uważam, że dzisiaj dajemy projekt do zaopiniowania, że nie wyodrębniamy tego funduszu. Ale dlaczego? Tutaj cała inicjatywa odnośnie wyodrębnienia funduszu sołeckiego należy po stronie sołtysów, mieszkańców rad sołeckich. Można powiedzieć, że to jest procedura trzyletnia, bo jeżeli byśmy w tym roku uchwalili z Państwa inicjatywy, że taki budżet ma być wyodrębniony, to jakby w tym roku robimy wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące właśnie projektów, zebrań wiejskich, żeby wspólnie ustalać, jakie inwestycje miałyby to być robione, a
Mogą to być inwestycje no, takie typu zbudować, wyremontować plac zabaw, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi, posadzić drzewa czy wyremontować wiatę przystankową. Czyli takie rzeczy, które można powiedzieć robimy w tej chwili też. To by był pierwszy rok. Do 30 września musielibyśmy odbyć zebrania wiejskie i jakby przygotować się do tego, żeby do projektu budżetu na przyszły rok wprowadzić konkretne inwestycje, które by wynikały z tych spotkań. Przyszły rok, można powiedzieć 2020, byłby na realizację tych zadań, następny rok rozliczanie tych zadań. Także taka jest jakby, ta uchwała ma ciąg taki trzyletni i generuje właśnie konieczność różnych działań, ale przede wszystkim musi ona wynikać z inicjatywy takiej oddolnej właśnie sołtysów i rad sołeckich. Było też pytanie, jakie to są kwoty. Obliczyliśmy tutaj z panią skarbnik, że wszystkie, cały fundusz sołecki wynosiłby 452 tysiące, jeżeli tu wszystkie sołectwa by podeszły do tego. Największa kwota nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty bazowej, a kwota bazowa to są dochody gminy podzielone przez liczbę mieszkańców i to wynosi 5564. Czyli maksymalnie, mimo że na przykład w danym, według tego wzoru, który jest liczony w tych większych sołectwach mogłyby być to kwoty większe, one i tak nie mogą przekraczać dziesięciokrotności tej kwoty, czyli 55 tysięcy, ponad 55 tysięcy. Do tematu co roku wracamy, tym bardziej, że w tej chwili no, okres jest taki bardzo, można powiedzieć, niekorzystny, bo dzisiaj rozpoczynamy zebrania wiejskie, będą przeprowadzane wybory sołtysów i myślę, że no, w tym czasie no, musimy powiedzieć, żeby poczekać, aż się wyklaruje ta sytuacja odnośnie składu rad sołeckich, jacy są sołtysi na przyszłą kadencję, jeżeli te wnioski, które mogłyby być realizowane, miałyby być realizowane w przyszłych latach. Także do dyskusji funduszu sołeckiego pewnie wrócimy już w dyskusji już po wyborach sołtysów i z radną gminy. Niemniej jednak cały czas stoję na stanowisku, że my rozdrabniamy ten budżet, chociaż muszę wspomnieć, że możemy się ubiegać o zwrot z funduszy państwa z tego funduszu. No, wymaga to całej tej procedury odpowiedniej, która wynosi bodajże do 35% w zależności właśnie od wskaźników, jakie gmina posiada. Nasza gmina ma dosyć niskie wskaźniki. Także to by była jakby wartość doznana, że może części z tych środków moglibyśmy występować o zwrot. Chodziło nam o to, że no jest to tam ponad 450 tysięcy, które no ciągle za co możemy zrobić jedną rzecz większą i nie rozrabniamy jakby tego funduszu na drobne takie inwestycje, które uważam, że robimy, czy remontujemy prace, czy grodzimy je, czy tych wniosków jest bardzo dużo. Na bieżąco je realizujemy, ale jeszcze raz mówię, że do tematu powrócimy, bo co roku o tej porze taką uchwałę się podejmuje, także myślę, jeżeli inicjatywa sołtysów będzie taka uzasadniona właśnie takimi argumentami, że chcemy wyodrębnić ten budżet, fundusz sołecki, to jak najbardziej wrócimy. Uważam, na dzień dzisiejszy nie jesteśmy do tego przygotowani, bo żadnego wniosku od żadnego sołtysa ja nie mam, a sama rada uważam, że nie może decydować o wyodrębnieniu, jakby narzucać sołtysom, bo jest ona, tak jak powiedziałam, cała procedura zebrań wiejskich, rozliczania tych projektów, ale przede wszystkim inicjatywy mieszkańców, którzy właśnie na zebraniach mają decydować, co w ramach tego funduszu, jeżeli byłby, chcieli by realizować. Dziękuję bardzo. Gmina oczywiście pomoże, tylko że trzeba to wziąć bardzo poważnie, że sołtys no, ma być takim łącznikiem i po prostu ma organizować zebrania, no, doprowadzić do jakiegoś kompromisu, bo wiemy to i w Radzie, i w Gminie, i pewnie w sołectwie, że zawsze tych potrzeb jest bardzo dużo. No i wtedy jakby, bo później my jako Rada zatwierdzamy to, co wynika z zebrań i wprowadzamy już to do budżetu jako konkretne inwestycje.
I sami Państwo wiedzą, tak jak my zawsze mówimy przy realizacji projektów unijnych, że samo zaczęcie tematu jest no, całkiem, bo idziemy takim entuzjazmem. Problem jest z rozliczeniem, przeprowadzeniem całej procedury, tym bardziej, że no, myślę, że jakbyśmy już założyli, że wchodzimy w Fundusz Sołecki, to robimy to wszystko tak, żebyśmy mogli ubiegać się o zwrot z budżetu państwa. Także jakiś tam procent, no załóżmy no 20-30%, żebyśmy mogli dostać zwrotu. No i to wymaga naprawdę no, bardzo rzetelnej dokumentacji, no takiej, która oddaje to, że tym kosztem kwalifikowanym jest to, co właśnie występujemy o zwrot. Także ja nie chcę przerażać, to tylko uświadomić, że jest to pewna praca na okres 3 lat, która no, wydaje mi się, że jest. No, pewnie no, będą zawsze różne głosy, że czegoś nie zostało zrobione, ale tak jak we wszystkim. No, nigdy nie gwarantowaliśmy, że jesteśmy w stanie jako gmina i rada spełnić wszystkie potrzeby mieszkańców, ale jednak na bieżąco wykonujemy remonty, pomagamy w różnych no, takich drobnych sprawach. A widać, że to no, z tego się nie da zrobić inwestycji, jeżeli maksymalna kwota jest 55 tysięcy. Dla takiego dużego sołectwa jak Strzep czy Linia, no to mniejsze, no to jest kilkanaście, 20 tysięcy, no to nie mówię, będziemy się tak rozdrabniać, a te pieniążki są nam wszędzie potrzebne. Tak? Ale ja mówię, temat jest w dalszym ciągu otwarty, niemniej jednak na dzisiaj uważam, że nie jesteśmy właśnie gotowi do takiej procedury właśnie utworzenia tego funduszu sołeckiego. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały. Czy ktoś w tej sprawie chce jeszcze zabrać głos? Sołtysi nie chcą się wypowiedzieć. Dokładnie, także myślę, że to... Tak, to nie jest w tej chwili okres... No. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały, proszę wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za głosowanie. Się nie udało z systemem. Czy wszyscy radni głosowali? Tak. Przewodniczący. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwałę podjęto jednogłośnie, przepraszam, 13 głosami za. Przypomnę tylko, że uchwała dotyczyła Funduszu Sołeckiego i Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie. Nie wyraża, no. Tak. Rada Gminy nie wyraziła zgody. Tak. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Poproszę zastępcę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 47 Rady Gminy Gminia z dnia 25 lutego 2015 rok w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane na 2019 rok. Dziękuję. Proszę autora uchwały o przedstawienie projektu. Jest to kolejna uchwała co roku podejmowana. W tym roku no, bardzo się różni, ponieważ dotychczas potrącaliśmy 1% wynagrodzeń. W tej chwili jest to 0,8%. Te doskonalenie jest zagwarantowane kartą nauczyciela. One się po prostu, czy wynikające z rozporządzenia, przepraszam. Doskonalenie ma prowadzić przede wszystkim, decyduje o tym dyrekcja z komisją. Jest to maksymalne 1000 zł na semestr. Ma to wspierać rozwój dzieci i też nauczycieli, takie doradztwo edukacyjne, zawodowe, tak jak macie w projekcie uchwały, kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu, na które właśnie są zastępstwa, żeby taka baza nauczycieli była.
dofinansowujemy studia wyższe, podyplomowe, kwalifikacyjne, kursy doskonalące i kursy szkolenia dotyczące wdrożenia ewaluacji wewnętrznej wynikające z rozporządzenia dotyczące nadzoru pedagogicznego. W uchwale też mamy załącznik, że ogólna kwota jest to 57 065 zł i w poszczególnych szkołach jest to wyliczone właśnie to 0,8%. Dla nas jest to bardzo ważne, bo właśnie cały czas, jeżeli spotykamy się z dyrektorami na spotkaniach organizacyjnych, no próbujemy zaradzić tym różnym problemom wynikających właśnie z nadgodzin i bardzo nam zależy, żeby właśnie były, kształciły się osoby takie, które by mogły zastępować innych nauczycieli, a po prostu tego nie unikniemy. Są to różne sytuacje, zdarzenia, czy zwolnienia lekarskie, czy też inne, no także no nie ma tak, żeby w naszej gminie zastępstw nie było. Czyli projekt uchwały dotyczy może takiej właśnie rzeczy formalnej, która po prostu nas obliguje do podjęcia tej uchwały, a koszty i zakres tej uchwały, czyli jakie kierunki kształcenia, formy kształcenia i w jakim celu macie Państwo w projekcie uchwały. Także bardzo proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękujemy za sprawę. Ja bym się chciał dowiedzieć, ile nauczycieli korzysta z tego i dofinansowania, i czy tylko nauczyciele, czy pracownicy Urzędu Gminy też korzystają z tego? Nie. To może pani sekretarz odpowie, tak? Wszyscy nauczyciele korzystają z tych form doskonalenia nauczycieli. Z Urzędu Gminy nikt nie korzysta z tego. W każdej szkole każdy nauczyciel korzysta, są to szkolenia rad pedagogicznych. Wiadomo, że w skład rady pedagogicznej wchodzi każdy nauczyciel, także wszyscy nauczyciele z tego korzystają. Dodam jeszcze tylko do tej uchwały, że obowiązkiem naszym jest przedstawienie tego projektu uchwały związkom zawodowym i związki zawodowe wypowiedziały się również na temat projektu tej uchwały. Taką opinię związków zawodowych NSZZ Solidarność posiadany. Związki zawodowe wypowiedziały się pozytywnie co do projektu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tego projektu omawianego uchwały? Jest jeszcze, proszę radny. Ja bym chciał zapytać, na jakiej podstawie były naliczone te kwoty, bo największa kwota jest tutaj w Linii, w Strzepczu, natomiast szkoła w Niepokołowicach znacznie odbiega od tych pozostałych. Tak jak mówiłam, to jest od wynagrodzeń w danej szkole 0,8%. Czyli to jest po prostu taka kwota od wynagrodzeń, ale w danej szkole. No. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem omawianego projektu uchwały, proszę wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami za. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu uchwały, do kolejnego punktu naszej sesji, ogłaszam 10 minut przerwy.